Rozmowa poranka. 8 minut po 9. Dziś gościem Radia M jest Daniel Muc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jeszcze przed wakacjami zakończyliście badania, no tak najogólniej powiedzmy, sprawności fizycznej. To chyba nie aktywności, raczej sprawności fizycznej dzieci w wieku szkolnym z Katowic. W jakim celu te badania? Bo tak naprawdę wiadomo, jaka jest kondycja dzieci. Nie najlepsza. Nie najlepsza, tak. To generalnie celów tego projektu było kilka. Unaocznić, potwierdzić te prawdy, które wszyscy widzimy, jesteśmy w stanie zaobserwować, że z roku na rok ta sprawność jest coraz mniejsza. Do tego chcieliśmy wysłać bardzo jasny sygnał do rodziców, że sytuacja ich dzieci jest albo w normie, albo gdzieś pojawiają się problemy, bo samo badanie to jest tylko jedna rzecz. Tam był jakby cały system, były kroki. Najpierw była informacja, zaproszenie, później były te badania, a na koniec wysłaliśmy do wszystkich rodziców dzieci, które brały udział w tym projekcie, list, w którym szczegółowo pisaliśmy wyniki i zasygnalizowaliśmy kierunki, nazwijmy to, rehabilitacji, gdzieś tam rozwoju fizycznego dziecka, i do tego pozostawiliśmy do dyspozycji także numer telefonu, maila do fizjoterapeuty, który robił dane badanie, po to, żeby można było się skonsultować i porozmawiać o konkretnym przykładzie swojego dziecka. A jak to badanie sprawności wyglądało? No, humorystycznie można by było zapytać, czy przez kozła na przykład trzeba było skoczyć. Tak. Czy coś gorszego jeszcze? Łatwiejsze. Jakby skok przez kozła to myślę, że dla urodzonych w latach 80. to było duże wyzwanie. Później tak. Gdzieś tam te kozły, mam wrażenie, że znikały ze szkół, ale to może była tylko moja... Jeszcze była piłka lekarska. Tak jest. Tak była. Tak. I granie w piłkę nożną w pozycji leżącej, na przykład między innymi w mojej szkole, bo nie było odpowiedniej infrastruktury. Natomiast generalnie nasi trenerzy, nasi specjaliści przyjeżdżali do szkół. Tutaj nie trzeba było gdzieś przyjeżdżać z dziećmi w konkretne miejsce. Nasz zespół przyjeżdżał na miejsce do danej szkoły. No i trzeba było wykonać 7 takich prostych ćwiczeń. Tutaj muszę zerknąć na ściągę. Przysiad, przejście nad płotkiem, wykrok, mobilność obręczy barkowej, aktywne uniesienie nogi, pompka i stabilność rotacyjna tułowia. Kiedyś by o większości nie powiedziano, że to są ćwiczenia w ogóle. Tak jest, no to były takie bardzo proste ćwiczenia. W szczególe zapraszam chociażby na YouTube'a, wpisując FMS, to znajdzie się kilka filmików, które pokazują, na czym polega to ćwiczenie. Chodziło o to, żeby zdiagnozować ruchliwość, zdiagnozować sprawność dziecka, bo jeden ruch, jedno ćwiczenie pozwala zweryfikować sprawność dziecka w kilku miejscach. Tu nie chodziło o to, żeby to wykonać szybko, tylko dokładnie i starając się możliwie najlepiej, jak się da. No i z tymi wynikami, no cóż, na 100% dziewczyn i chłopców, 42% dziewczyn wykonało te badania, te ćwiczenia właściwie, i tylko 25% chłopców, średnio około 30%. Cała reszta, no były tam jakieś większe bądź mniejsze odchylenia. Czyli jesteśmy w normie, w Katowicach, w takiej ogólnopolskiej normie, nie jeśli chodzi o dziewczyny i chłopców, tylko ogólnie o tę taką młodzież w wieku szkolnym, 30% ma nadwagę. No w Polsce to wygląda dość podobnie. Dokładnie tak. Nie można powiedzieć, że w Katowicach jakoś szczególnie się wyróżniamy, ani na minus, ani na plus. Tak, no to można interpretować, że ta szklanka jest do połowy pełna albo do połowy pusta. Każdy może sobie wybrać perspektywę, ale na pewno nam zależało na tym, żeby każdy konkretny rodzic został sygnał, jak robisz wygląda sytuację. Tak, i robisz to źle, albo to dobrze i jest okej. No bo mamy różną świadomość rodziców. Niektórzy rodzice, którzy sami uprawiają sport, mają pewną większą świadomość i zachęcają dzieci do uprawiania tego sportu, nie pozwalają na zwolnienia lekarskie ze szkoły, z zajęć WF-u. Zachęcają do aktywności czy na placu zabaw, czy na boiskach, czy w klubach sportowych. No a są rodzice po prostu, dla których sport nie jest istotny, nie jest ważny. No i taki sygnał wydaje nam się, że jest istotne. No to najważniejsze pytanie chyba w tym kontekście, bo tak prowadzi się dziecko, jak rodzic pozwala. Czy macie jakieś reakcje od rodziców?
Oczywiście, głównie pozytywne. Tak, to generalnie jest tak, ale że... Ale pozytywne o badaniu, czy pozytywne o tym, co zrobili w tej kwestii? Znaczy, jakby przede wszystkim bardzo pozytywny był odzew, bo praktycznie wszyscy, oprócz takich naprawdę pojedynczych przypadków, zgodzili się, żeby dzieci brały w tym udział. No i było sporo telefonów rodziców po to, żeby uszczegółowić i się dopytać o tą ich sytuację. A jak później w przyszłości będą realizowali te wnioski, no to może w przyszłości jakieś badanie w tym zakresie zrobimy. Na ten moment reakcja rodziców wydaje nam się bardzo pozytywna. W Katowicach generalnie mamy bardzo bogatą ofertę sportowego spędzania czasu, rozwoju dzieci poprzez sport, bo mówimy w tym przypadku o dzieciach z trzeciej klasy. To też jest istotne, bo na przykład dziewczynki rozwijają się szybciej, więc siłą rzeczy gdzieś ta relacja między chłopcami i dziewczynami, jeżeli chodzi o te wyniki, to ona jest dość naturalna, że te dziewczyny są sprawniejsze. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało za jakiś czas. A co można zrobić w wakacje, żeby poprawić nieco swoją kondycję i też swoją formę zdrowia? O tym za moment. W studiu Daniel Muc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach. Rozmawiamy o wakacyjnej aktywności, zwłaszcza tej, jeśli chodzi o młodzież. Ale zanim przejdziemy do waszej oferty jako MOSiR-u, to na jedną rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę a propos tych waszych badań, które przeprowadziliście. Chyba zapomnieliśmy wszyscy o takiej aktywności towarzyszącej, bo sport to jest fajna sprawa, bardzo potrzebna, ale mamy problem z taką podstawową rzeczą, wydaje mi się, nawet jak chodzenie. Jeśli chodzi o rodziców, to jest kamyk do ich ogródka, dlatego że zaczęliśmy dzieci wozić. Przestaliśmy nawet chodzić, a więc zaprzestaliśmy rzeczy najbardziej podstawowej. Tak jest, ja mam taki przykład z najbliższego otoczenia, gdzie rodzice zorientowali się, że wożąc, że dzieci zaczęły się bać wiatru. Wiatru. Jak później przeanalizowali swoje zwyczaje, no to okazuje się, że te dzieci na tym placu, mają bardzo niewiele kontaktu z placem, z powietrzem, z wiatrem po prostu. Gdzieś jazda samochodem, przebywanie bardzo duże w domu i komputer i tak dalej, tak. No tutaj już bardzo rzadko to takie wychowanie powiedzmy z końca XX wieku ma miejsce. Zbyt często wozimy, nosimy i dbamy za bardzo, to na pewno. No i ciekawe, jakby wyszła nasza statystyka, gdybyśmy spojrzeli na to, ile sami kroków. To ja mogę się to, panie redaktorze, to ile pan robi? Ma pan zegarek? No, dyszka tak wpada każdego. Tak? No to dobrze, to ja też się pochwalę, że też tych 10 tysięcy kroków ale też daje mi się robić. Nie, żebyśmy się czuli lepsi od kogoś, nie, to absolutnie. A wczoraj zrobiłem 6, na przykład, przedwczoraj 5. No. Bywają i takie dni. Ale nad jeszcze jedną rzeczą się zastanawiam, bo chyba żyjemy też w takich czasach, że aktywność fizyczna jest modna. Lubimy się sami pochwalić aktywnością fizyczną gdzieś tam w mediach społecznościowych. Zresztą siłownie pełne, a z drugiej strony mamy problem z nadwagą. Sami mamy problem i dzieci mają problem, więc coś tu jest nie tak. Trochę jest tak, że mamy polaryzację. Nasze czasy mają niestety do siebie, że taka zasada Pareto 80-20, ona często się pojawia w różnych miejscach, że 20% osób bardzo mocno o siebie dba, a pozostałe 80% niestety o tym zapomina i te 20% wypełnia stadiony, wypełnia siłownie i to na pozór wydaje się, czy przestrzenie publiczne, że dobrze się dzieje, ale pozostała część, 80-70% grupy pozostaje gdzieś tam w domu, pozostaje bierna, więc najpewniej tutaj mamy do czynienia z tym procesem, no i to jest źródło tego problemu. I ale to nie tylko Polska, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, to BMI jest coraz większe, coraz wyższe. No więc załóżmy, że wakacje to jest naprawdę dobry czas, by tym złym rzeczom przeciwdziałać. Jeśli jakieś dziecko, a pewnie jest takich wiele, zostaje na wakacje, czy też na większą część wakacji w Katowicach, no to wychodzicie mu naprzeciw? Tak, na pewno możemy zaprosić na nasze baseny. Mamy i Buglę, i Rolną, i basen przy ulicy Gliwickiej. Myślę, że fajne miejsca do tego, żeby spędzić czas, trochę popływać, trochę pobiegać, pograć w siatkówkę na przykład na Bugli, czy w piłkę plażową. Oczywiście mamy dla mniejszych dzieci wodne place zabaw. Są to 4 obiekty na terenie całego miasta. Na północy, wschodzie, południu. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Równocześnie na tym wodnym placu może się bawić nawet 200 osób. Naprawdę bardzo popularne i fajne miejsca. W Katowicach mamy 4 i to jest absolutny rekord w aglomeracji. Nikt nie ma takiej liczby, nawet w innych miastach gdzieś ta moda na te wodne place się pojawia. W Katowicach już od wielu lat one służą mieszkańcom. Mamy oczywiście też
miejsca bezpieczne dla kąpieli, tam gdzie ratownicy Mosiru pilnują tego bezpieczeństwa, czyli Dolina Stawów w ramach Doliny Trzech Stawów, czyli południowa plaża na Morawie, czyli Starganiec, a za kilka tygodni czy kilkanaście dni także północna plaża przy stawie Morawa. Oprócz tego mamy jeszcze oczywiście boiska Mosirowe, są boiska piłkarskie, stadion lekkoatletyczny Przyasnyka. Miasto Katowice też wydało sporo środków na tak zwaną akcję Lato. Na stronie internetowej i urzędu, i Mosiru można znaleźć ofertę katowickich klubów sportowych, piłkarskich, koszykarskich, zapaśniczych itd., które właśnie dzięki środkom z Urzędu Miasta Katowice mogą prowadzić całkiem ciekawe zajęcia, bezpłatne, które na pewno pozwolą dzieciom, które się nudzą, spędzić bardzo aktywnie czas. A jak daleko jesteśmy w Katowicach od tego, żeby to była opcja dla mieszkańców każdej dzielnicy? Bo rzeczywiście, baseny są już prawie w każdej części Katowic, natomiast te stadiony, czy taka możliwość spędzania czasu właśnie w taki sposób lekkoatletyczny, tak to nazwijmy, no to jednak nie jest rozwiązanie dla każdego, każdej części miasta. Duży stadion to oczywiście stadion Przyasnyka i stadion AWF-u w centrum. I to tak naprawdę z tych dużych obiektów to tyle. Mamy trochę bieżni przeszkolnych w różnych miejscach miasta. Gdyby się trochę poszukało, to można coś tam znaleźć. Teraz zapomniałem adresu strony internetowej, ale myślę, że na Facebooku Mosiru w ciągu najbliższych kilku dni wrzucimy adres strony internetowej, takiej mapy prowadzonej przez Ministerstwo Sportu, o której de facto nie wie nikt, ale tam jest szczegółowa inwentaryzacja wszystkich obiektów sportowych de facto w naszym kraju i tam można znaleźć między innymi informacje o bieżniach, bo przy stadionie GKS-u jest tam takie przy szkole, zapomniałem numer, ale na przykład jest tam całkiem fajne boisko Wełnowiec Arena, o tak zostało ochrzczone to miejsce, gdzie tam też jest bieżnia. Natomiast na pewno w tym zakresie gdzieś inwestycje są wymagane i w przyszłości na pewno to w Katowicach też będzie przedmiotem troski inwestycji miasta czy Mosiru. Więc Facebook katowickiego Mosiru to na pewno jest miejsce odpowiednie. Tam takie informacje znajdziemy. Tak jest. Daniel Muc, Mosir Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio M 107,6 FM.